Cześć. Dzisiaj krótka aktualizacja tego, co dzieje się w Fishroomie. Prace nie postępują tak, jakbym tego chciał, ale nie mam wystarczająco dużo czasu, więc ten proces przeciąga się troszeczkę. Udało mi się uruchomić dwa regały. Już w części akwarium wpływają jakieś ryby. Dokończyłem instalację powietrza. Jest już rozciągnięta po całym pomieszczeniu, już są pod nią podłączone filtry. Jeszcze będę musiał troszeczkę zmienić w tej instalacji powietrza ze względu na to, że próbowałem nyple, które kupiłem do tego, żeby je wkręcać w rurę PCV, wkręcać bez użycia gwintownika, no i to był błąd. Zaraz Wam pokażę. Jest to krzywo, nieładnie. Już pomijając nawet kwestie estetyczne, to częściowo też z jednego takiego miejsca, w które wkręcałem ten nypel, troszeczkę powietrza ucieka. Na razie nie ma to, nie stanowi to żadnego pomieszczenia, bo tych punktów odbioru jest bardzo mało, więc z tym nie ma kłopotu. Udało mi się jeszcze oprócz tego skończyć przyłącze w łazience. Przygotowałem już sobie beczkę oraz system filtrów narurowych, który mi będę filtrował wodę przed praniem do beczki, następnie woda z beczki będzie przelewana do akwariów przy podmianach. Wspominałem Wam, albo i nie, że ogólnie do podmian będę wykorzystywał oczywiście pompę JBL-a, której używam w domu. Jestem bardzo z tego rozwiązania zadowolony, więc to zostanie. Za chwilę Wam pokażę te dwa regały, które są, i pokrótce je omówię. Oczywiście każda w zasadzie większa instalacja w Fishroomie doczeka się swojego filmu, więc jeśli już będziecie mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach, odpowiem, ale możecie się spodziewać szczegółowych filmów. Dobra, przełączam kamerę i obejrzycie sobie, jak to wygląda w tej chwili w środku. Tutaj możecie zobaczyć, w jaki sposób jest połączona pompa powietrza. Z racji tego, że tych punktów odbioru jest mało, a pompa jest dość mocna, zastosowałem zawór. W tej chwili część po prostu powietrza produkowanego przez pompę poprzez ten zawór, który jest niecałkiem dopchnięty, wylatuje na pomieszczenie. Reszta powietrza jest w instalacji. Instalację kleiłem na klej, chociażby ze względu na to, że gdy przy próbie takiej testowej podłączyłem sobie, to na końcu instalacji zaślepka z rury po prostu wyskoczyła z dość sporym impetem. Także wolałem to wszystko posklejać też, żeby nie było nieszczelności jakich. No i jakieś, i w zasadzie to wszystko działa, nie ma problemu. Ta instalacja idzie przez cały pokój. Troszeczkę metrów rur poszło. Na tej ścianie jest zakończenie. Tutaj możecie zobaczyć jedno z akwariów. Na dole jest drugie i trzy takie mniejsze akwaria. W tej chwili w dwóch pływają głupiki, w jednym bojownik. Tutaj są skalary Red Devil, dochodzą do siebie po transporcie. Niestety transportu nie zniosły zbyt dobrze, były źle zapakowane. W tym akwarium w zasadzie widać w tej chwili tylko głupiki, ale tutaj pływają dwie samiczki szczupaczka żyworodnego, które dostałem od kolegi. Jeszcze się nie zaaklimatyzowały. Muszę też zrobić oświetlenie i trochę roślin włożyć, to na pewno im pomoże. Tutaj akwarium 120 cm długie, niestety ciekło. Ono jest używane, kolega dostał od kolegi, ja dostałem od kolegi. I w tym miejscu, które teraz widzicie, jest pęknięcie, ale jedna szyba była wklejona na całości dna akwarium, ale jednak w tym miejscu gdzieś musi być jakaś nieszczelność w spoinie, to wszystko przecieka. Przygotowałem sobie szybkę, którą tam wkleję. Skończył mi się tylko silikon, więc na razie tego jeszcze nie zrobiłem. To jest regał ten spawany. Co jeszcze?
muszę zmienić ustawienia kamery. Tutaj jest akwarium. Tutaj jest akwarium 160 litrów. W nim też są skalary. Są tutaj młode skalary Red Devil i 3 sztuki skalara takiego złotego, platynowego. Pod tym regałem są umieszczone plastikowe pudła. Odpaliłem je na wypadek, gdybym przywiózł jakieś fajne ryby. Filtry były dojrzałe, więc nic złego by się nie stało. W jednym z tych pudeł pływają jeszcze ryby, nie są rozłożone do akwarium. Pływają tam pielęgnice zebry Honduras Red Point. Reszta pudeł jest pusta i w zasadzie w jednym moczy się korzeń, z drugiego biorę w tej chwili wodę do podmian. Tutaj możecie zobaczyć beczkę 200 litrów, w której będę zbierał wodę. Jest to ta sama beczka, której używałem w domu. Dzisiaj właśnie przyszedł zestaw filtrów narurowych, przez który woda będzie przepływać i dopiero trafiać do beczki. Tutaj dostałem korzeń. No nie spodziewałem się, że będzie aż tak duży. Na razie robi troszeczkę zawieszak. Na tej części jest stelaż, który dostałem od kolegi. Andrzej, bardzo Ci dziękuję. Stelaż ma wymiary 90x50. Na razie stanie tutaj jedno akwarium 90x35x35. Docelowo chciałbym, żeby były tu dwa akwaria 45x50x50 wysokie właśnie dla skalarów. W tej chwili są też bojowniki koi. No i trochę terrorystycznych rzeczy, samowady, mięczaki i skorupiaki. W zasadzie na tą chwilę tak to wszystko się prezentuje. Jest jeszcze dużo pracy. Muszę zamontować wentylator. W jednym z okien tu do góry chciałem go zamontować. Są, jak widzicie, te akwaria do uruchomienia. No i 3 regały do skręcenia. Na tej ścianie będą właśnie regały o wymiarach 90-45 na 2 metry wysokie z 4 półkami. Tutaj już widzicie, jeden regał jest przygotowany. Ten regał, który stoi obok tego spawanego, dostałem od mojego kolegi Jacka. Jacku, bardzo Ci dziękuję. Dostałem go z tymi dwoma dużymi akwariami. Ja w zasadzie niespecjalnie ufam rozwiązaniu, jakim są regały takie na wcisk, ale u Jacka to stało w zasadzie na oryginalnych półkach i bez przykręcenia do ściany i się trzymało. Ja wymieniłem półki na płyty OSB 18 i przykręciłem go do ściany. No i to stoi, trzyma się, aczkolwiek muszę Wam przyznać, że się do tego, że no już na pewno na tym poziomie kolejnego akwarium nie ustawię. Jednak co skręcany regał, to skręcany regał, a najlepszy oczywiście regał spawany. W pomieszczeniu jest dość ciepło. Jeśli wierzyć temu termometrowi, to jest 28 stopni, więc całkiem dużo. Akwarium w zasadzie nie ogrzewam. To z tymi małymi skalarkami jest ogrzewane, ale w zasadzie grzałka bardzo rzadko się załącza. Jest tylko po to, żeby utrzymać stałą temperaturę 28 stopni. O, i tu zobaczcie moją wesołą twórczość, jeśli chodzi o właśnie kręcanie tych nepli. Teraz pokażę Wam z boku. No nie wygląda to najlepiej, nie jestem z tego zadowolony. Są pod różnym kątem, bo też testowałem sobie. Ten fragment rury po prostu wymienię i wstawię nowy, a już sobie z gwintownikiem porobię właściwe otwory. Pierwszą puszkę z elektryką już wykorzystałem. Zamówiłem przedłużacze. Jest już zamontowany w miarę prosty sposób. No i to w zasadzie wszystko. Coś tam cały czas się dzieje, oprócz zwykłych prac, żeby zrobić jak najwięcej regałów i wystartować już akwaria, doszły prace w postaci opieki nad rybami, które już tutaj są, i innymi zwierzętami. Ale no, nie powiem, jest to przyjemne. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że mam to swoje pomieszczenie i bardzo mi to odpowiada. Swego czasu dostałem od swojego szwagra taką oto tabliczkę,
wreszcie było spokojnie miejsce, w którym mogłem ją powiesić. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Jeśli film Wam się podobał, oczywiście łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. Subskrybujcie kanał, bo to mnie nakręca i pozwoli Wam nie przegapić kolejnych filmów i poszczególnych aktualizacji. No a dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam. Cześć!